Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to pan rzekł do niego. Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze! Pełne jest zdzierstwa i niegodziwości, nierozumni. Czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Moi drodzy, ten faryzeusz był bardzo uprzejmy. Zaprosił na obiad mistrza. Który sam o sobie powiedział, że tu coś jest więcej niż Jonasz, więcej niż nawet Salomon. No to cóż, dobrze mieć takiego nauczyciela u siebie w domu, na obiedzie i Pan Jezus chętnie przyjął zaproszenie. Ale to, co wydaje się na zewnątrz, piękne, dobre, może być to tylko pewna iluzja, pewna fasada, jakby maska założona, maska dobrego człowieka. Maska człowieka kulturalnego, uprzejmego, pouczającego innych, żeby też dobrze postępowali. W przepisach prawa mojżeszowego było bardzo dużo obmyć, różnych rytualnych oczyszczeń. I to była też część nie tylko higieny, ale przede wszystkim religii. Była taka grupa Escyńczyków. Znaleziska w Kumran potwierdzają, że oni mieli bardzo dużo form oczyszczania, żeby być czystymi, czystymi od wszelkich wpływów świata pogańskiego, a jednocześnie może zapomnieli o wnętrzu, o tym, co człowieka rzeczywiście czyni nieczystym, bo z serca człowieka wychodzą złe myśli, wychodzi głupota, wszelki grzech. I to czyni człowieka nieczystym. I Pan Jezus. Nie jest bardzo, jakoś znowu uprzejmy wobec swojego gospodarza, który go zaprosił na obiad, bo nazywa tych, którzy komentują, że nie umył rąk, że są nierozumni, a wręcz można powiedzieć, głupi. No rzeczywiście, mówi prosto z mostu. Nie owija w bawełnę, jakbyśmy to powiedzieli. Po prostu chce ratować tych ludzi. Każdemu chcę pokazać prawdę. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. I prawdą o nas jest to, że nasze wnętrze potrzebuje uwolnienia i oczyszczenia. Lekarstwem na zdzierstwo jest jałmużna. Człowiek, który jest skąpy, który jest wyrachowany, który robi to być może pod publiczkę. No, żeby pokazać się, kogo ja tu zaprosiłem do siebie na obiad. Nie robił tego bezinteresownie, więc jest zaproszony do tego, żeby w końcu coś dał na jałmużnę, w ofierze, wobec tych, którzy są w potrzebie, którzy się odwdzięczyć nie mogą. Coś dać z miłości dla kogoś. Dzisiaj Pan Jezus chce też przychodzić do każdego z nas, może zaprośmy Pana Jezusa do naszego serca. Niech on nas koryguje. Czasem może to być słowo ostre, jak miecz obosieczny, które przeniknie nasze serca, wszelkie pragnienia, osądzi nasze motywacje, dlaczego to tak robimy. I prośmy Chrystusa, żeby nas przemieniał, uzdrawiał, uwalniał, żebyśmy wewnętrznie też byli czyści żebyśmy byli napełnieni też bo nie tylko wystarczy być czystym ale trzeba być jeszcze napełnionym duchem świętym ale żeby przyjąć ducha świętego wcześniej przechodzimy różnego rodzaju oczyszczenia ze wszelkiej chciwości, zdzierstwa, nieczystości. To wszystko ma być najpierw oczyszczone, a potem może zamieszkiwać w nas duch boży, duch pokoju, radości, miłości. I owocem wtedy takiego przebywania ducha świętego są wszelkie dobre pragnienia. I taka wewnętrzna radość z poczucia sensu, że Bóg ten swój własny, boży sens wkłada do naszego serca i to serce staje się jakby zanurzone w Bożej Obecności, bo niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Dzisiaj też wspominamy świętą Jadwigę Śląską. Pamiętamy, że właśnie 16 października został wybrany na papieża Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. Dzisiaj też dziękujmy Panu Bogu za proroka naszych czasów, który też pokazywał, jak należy przyjmować słowo Boże. I jak pozwolić, aby to Słowo Boże też nas przemieniało, pobudzało do konkretnych czynów. Przyjmowanie Słowa Bożego powoduje, że człowiek się nawraca, doświadcza oczyszczenia i zaczyna kochać. Takim znakiem jest właśnie miłość. Jeżeli wiara nie jest połączona z miłością, z ofiarnością, z szczodrobliwością, to znaczy, że ta wiara jest. Martwa. Jest tylko pewnego rodzaju jakąś osłoną, żeby zasłonić przed światem swoją drugą, swoje drugie ja, drugie oblicze, drugie życie. To, to jest wielki dramat, jeżeli jest podwójne życie. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo i prośmy, abyśmy nie ulegali takiej postawie faryzeizmu, dostrzegania wokół siebie tylko samych złych rzeczy, ale żebyśmy patrzyli też na swoje wnętrze, słuchali Słowa Bożego i poszli za Nim, aby Bóg nas mógł rzeczywiście oczyszczać i też oczyszczać Kościół, bo Kościół też potrzebuje, jako Oblubienica, potrzebuje ciągłego odnawiania się, oczyszczania, właśnie mocą Ducha Świętego, mocą Boga, który nas nawraca. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.